Cześć Gosiu, cześć Witku, witajcie wszyscy. Jak się macie? Ja mam się ok. Praktycznie cały czas pracuję, a jak nie pracuję, to albo śpię, albo czytam książki, albo oglądam seriale w Comedy Central, bo na to nigdy nie miałam czasu, tak naprawdę. Czekam końca pandemii. Czekam do czasu, kiedy będziemy mogli się znowu spotkać, zobaczyć, pośmiać, obejrzeć jakiś film, zrobić warsztaty, bo przyznam, że tego mi bardzo, bardzo brakuje. I ilekroć przychodzę, chociaż rzadko, koło Wrzeszczaka, to zawsze mam taką iskierkę nadziei, że a nuż może ktoś tam jest odsłonięta roleta albo zapalone światło, podejdę i zapytam się co i jak, no ale niestety widok jest smutny. Brakuje mi tej aktywności, którą miałam do początku stanu epidemii. Oczywiście zawsze jestem pod telefonem i pod mailem, więc jeżeli mieszkańcy, mieszkanki potrzebują jakiejś pomocy, porady, to zawsze chętnie na ten telefon odpowiem, odpiszę na maila i pomogę na tyle, ile będę w stanie. W tej chwili skupiam się na aktualnej sytuacji w naszym kraju, a przede wszystkim w naszym województwie. Czyli chcę Wam dostarczać rzetelnych informacji, co się dzieje, jak się zabezpieczyć i co robić, żeby pozostać zdrowym i czuć się bezpiecznie. Kiedy się to skończy, nie wiem, bo mnie dużo osób pyta, kiedy koniec, nie wiem. Gdybym wiedziała, to odtrąbiłabym to już dawno na Facebooku, znacie mnie na tyle. Natomiast nie wiem, ale pragnę tego końca bardzo, bo ileż można sprzątać mieszkanie? Mój kot udaje, że mnie już w domu nie ma. Najpierw był przyzwyczajony do tego, że mnie długo nie było i był bardzo stęskniony, a teraz ja nie mam go dosyć. On chyba bardziej mnie, bo ciągle zajmuje jego fotel albo sofę, więc ale dogadujemy się. Nie jest źle. Tęsknię za moją siostrą, która jest, jak wiecie, w Słowenii, tam pracuje i wymyśla nowe projekty badań naukowych. Mieliście okazję ją też, teraz ją zareklamuję, obejrzeć na kanałach YouTube kilka dni temu. Robi bardzo fajne rzeczy. Jak mogę, to też staram się jakoś jej pomóc w tym wszystkim. No cóż, dzisiaj zrobiłam sobie kawę, leżę na sofie, zaczynam pracę wieczorem. Życzę Wam wytrwałości i tej nadziei, że niebawem to się wszystko skończy i znowu będzie chociaż trochę tak jak dawniej, bo myślę, że znajomości i przyjaźnie na pewno przetrwają. Chciałabym, żeby wszystkie osoby były zdrowe, żebyście się czuli bezpiecznie, a jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, zawsze możecie mnie zapytać i postaram się tej odpowiedzi dostarczyć. Poza oczywiście pytaniem, kiedy się to skończy, bo nie wiem. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Popijam sobie kawkę w kubku, który ratuje mi w nocy życie, jak trzeba być bardziej przytomną. Pozdrawiam Krzyśka Skrzypskiego przy okazji. Mam nadzieję, że się trzyma. Ściskam Was. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.